Posłowie Platformy Obywatelskiej domagali się od rządu wyjaśnień w sprawie powiązań ministra koordynatora służb specjalnych, jego zastępcy oraz szefa CBA z Jakubem R., szarą eminencją reprywatyzacji. W trakcie debaty poseł Olszewski pokazał w Sejmie zdjęcie, jak mówił, Macieja Wąsika z 2004 roku, na którym jest dwóch całujących się mężczyzn, co, jak sugeruje poseł, może być podstawą do szantażu. W tego typu sytuacjach osoba posiadająca, uczestnicząca w takich zdjęciach, nie mówię, że jest na pewno, ale może być podatna na szantaż. Każdy funkcjonariusz służb specjalnych co jakiś czas jest badany na wariografię. Jednym z pytań jest między innymi to, czy uczestniczył w sytuacjach kompromitujących. I nie ma problemu, jeśli się do tego przyzna. Problem jest wówczas, kiedy to zataja, a wówczas jest bardzo podatny na ewentualne szantaże. W tym przypadku przynajmniej, co powinno być zrobione, to jest wszczęcie postępowania kontrolnego w stosunku do pana ministra Wąsika, bowiem w przeszłości takim osobom jak choćby Paweł Wojtunik, były szef CBA, generał Pytel, pułkownik Dusza, poświadczenia bezpieczeństwa na podstawie całkowicie bezzasadnych zarzutów z dnia na dzień zostały odebrane. Tutaj nie mamy informacji, jakoby cokolwiek się wydarzyło. Osoby sprawujące tak newralgiczne funkcje jak wiceszef koordynator do służb specjalnych, który ma dostęp do największych tajemnic Polski, powinien być poza wszelkimi podejrzeniami i słusznie Grzegorz Schetyna mówi o tym, że Komisja do Spraw Służb Specjalnych powinna się tą sprawą zająć, więc nie ma co się epatować sensacjami obyczajowymi, bo to nie ma znaczenia jako takie, jego dobre prawo robić co chce, co uważa. Natomiast nie można zapominać o tym, kim w tym momencie jest i jak ogromną władzę posiada. O te kwestie spytaliśmy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie wiem, kto to jest pan Wąsik. Przede wszystkim, żeby cokolwiek komentować, to trzeba znać fakty. A ja nie znam. W związku z tym komentował nie będę. Natomiast wiem z doświadczenia, że robi się wszystko, żeby skompromitować niektóre osoby, względnie postawić je w sytuacji takiej, żeby musiały zaprzeczać kłamstwu. Myślę, że to nie jest rzetelne działanie, bo jeżeli się komuś zarzuca, to najpierw trzeba te zarzuty odpowiednio udokumentować, a nie na takiej zasadzie, że ktoś się przespał i coś mu się wydaje i w związku z tym ja ci to zarzucam, a ty się teraz tłumacz. To jest nieuczciwe działanie. Tym tematem powinny zająć się odpowiednie służby i wykluczyć wszystkie możliwości no jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, tak, dla państwa polskiego. To jest ważny funkcjonariusz publiczny. Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości wokół jego osoby, no powinny być rozwiane, powinno być to wyjaśnione. Oczywiście każdy ma szansę, żeby się wytłumaczyć i czekamy na te tłumaczenia. Sam minister pytany o tę sprawę mówił o ataku, manipulacji i braku dowodów na powiązania z Jakubem R. Rozumiem, że sprawa reprywatyzacji jest tematem bardzo niewygodnym również dla obecnie rządzących, bo temat dotyczy także działania urzędników za czasów prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Więc to wydaje się, że tak naprawdę jest to, mówiąc tak kolokwialnie, broń obosieczna. Uderzają w Platformę, ale jednocześnie liczą się z tym, że mogą również otrzymać ciosy.